Witam Państwa w środę 9 marca ze studia telewizji Imperium przy ulicy Floriańskiej. W tym wydaniu wiadomości znamy atrakcje towarzyszące otwarciu DTS-ki, gliwicka rodzina Adamców z szansami na prestiżowe nagrody, a na koniec młodzież w nierównej walce ze smogiem. Agnieszka Chlewicka-Bac, zapraszam. Wiadomości zaczynamy od rozkładu jazdy wydarzeń towarzyszących otwarciu drogowej trasy średnicowej. Przypomnijmy, już 20 marca kierowcy przejadą nowiusieńkim odcinkiem DTS-ki po wydarzeniach, które przygotowano dla pieszych, biegaczy i rowerzystów. Otwarcie potrwa w sumie 2 dni i rozpocznie się w sobotę 19 marca po południu. O godzinie 16 przed zgromadzoną publicznością swoje możliwości zaprezentują służby ratownicze. Godzinę później odbędzie się zwiedzanie tunelu. Pierwszy dzień otwarcia zakończy się LED Light Show, łączącym efekty wizualne z tańcem. Drugi dzień będzie zdecydowanie sportowy. O godzinie 10 odbędzie się przejazd cyklistów. Swoją obecność na DTS zaznaczą też rolkarze. To nie wszystko. W samo południe rozpoczną się zawody biegowe. Chętni do wyboru mają 2 konkurencje na dystansie około 10 km, bieg lub Nordic Walking. Wydarzenie zakończy się w niedzielę około godziny 14. Szczegółowy plan na naszej stronie tvimperium.pl. Być może brak śniegu i coraz więcej sygnałów wiosennych sprawiają, że kierowcy czują się zagubieni w miejskiej dżungli. Już po raz kolejny Straż Miejska opublikowała zestawienie najbardziej zagubionych mistrzów parkowania. W ubiegłym miesiącu dominowały 2 kolory – niebieski w wariancie jasnym i ciemnym i srebrny. Oczywiście chodzi o kolor karoserii. Właściciele pojazdów nominowanych do antyrankingu mieli za nic przystanki autobusowe, przejście dla pieszych czy powierzchnię wyłączoną z jezdni. Niektórzy z nich swoim zachowaniem utrudnili życie innym uczestnikom ruchu, a jak wiadomo, na to już jest paragraf. Ogłoszono nominacje do nagród teatralnych Złote Maski w województwie śląskim za rok 2015. Aż w 3 kategoriach nominowano produkcję Gliwickiego Teatru Muzycznego, musical Rodzina Adamsów. Gliwicka wersja broadwayowskiego hitu została wyróżniona w kategorii aktorstwo, żeńska rola wokalno-aktorska. Doceniono Martę Wiejak za główną rolę Morticii Adams. Także reżyser Jacek Mikołajczyk ma szansę na złotą maskę w swojej kategorii. Podobnie jak cały musical, który może otrzymać miano przedstawienia roku 2015. Warto przypomnieć, że premiera Rodziny Adamsów na deskach Gliwickiego Teatru Muzycznego odbyła się dokładnie rok temu. Ile nagród zgarnie Gliwicka Rodzina Adamsów? Tego dowiemy się już 4 kwietnia podczas gali wręczenia nagród w Opolskim Teatrze Lalki i Aktora imieniem Alojzego Smolki. Być może znacie ich z rozlicznych przedstawień teatralnych. Podopieczni warsztatów terapii zajęciowej Tęcza, oprócz tego, że szlifują swoje aktorskie talenty, na co dzień przechodzą rehabilitację w ośrodku zlokalizowanym przy ulicy Plebańskiej. Już jutro w programie Z kamerą wśród ludzi pokażemy, jak wygląda ich zwykły dzień. Reportaż jest tym bardziej na czasie, że prowadząca warsztaty Fundacja Różyczka już w sobotę zaprasza na bieg charytatywny dla chorej Ani. Wydarzeniu patronuje Telewizja Imperium. Fundacja Różyczka, prowadząca warsztaty terapii zajęciowej, serdecznie zaprasza na bieg charytatywny 12 marca w tą sobotę o godzinie 17 na GWSP. Bieg Mała Ania, Wielka Sprawa. Będą również uczestnicy warsztatów, będą nasze prace. Zapraszamy serdecznie. Scena jest od godziny 14. Będzie się działo, będzie wiele atrakcji. Zapraszamy serdecznie.
pomimo tego, że mają dopiero po 18 lat, już myślą odpowiedzialnie o przyszłości nas wszystkich i naszej planety, a ekologiczne tematy nie stanowią dla nich tajemnicy. Wiedzą, którą zdobyli przy okazji tworzenia projektu Nie grzej na czarno, postanowili się dziś podzielić ze swoimi rówieśnikami. Mowa o uczniach Liceum Ogólnokształcącego nr 1. Większość mieszkańców Śląska, Gliwic myśli, że problem smogu dotyczy tak naprawdę tylko Krakowa, a jest to zagrożenie, które w samej Polsce zabija każdego roku 45 tysięcy osób. Nasz projekt realizujemy w ramach Olimpiady Liceów Zwolnieni z Teorii, jak widzimy tutaj na pierwszym slajdzie. Zachęcamy Was wszystkich razem i każdego z osobna do udziału w kolejnych edycjach tej Olimpiady, ponieważ wierzymy, że przynosi to korzyści zarówno nam samym, jak i społeczeństwu. Poprzez realizację naszego projektu staramy się poprawić jakość gliwickiego powietrza. Dosłownie miesiąc temu grupa młodzieży przyszła i zaproponowała przeprowadzenie kampanii społecznej w temacie ekologicznym. Najpierw byłem bardzo zdziwiony, bo rzadko się to zdarza, żeby w wieku 17-18 lat taka inicjatywa była, ale oni są naprawdę tym zainteresowani i powiedzieli, chcą zrobić coś w temacie zanieczyszczenia powietrza i właśnie tutaj dzisiaj mamy pierwsze takie spotkanie. Robią dużą kampanię społeczną pod tytułem Nie grzej na czarno. Bardzo się cieszę, że młodzieży jest dużo. Właściwie to spotkanie nasze tutaj jest w ramach współpracy z Liceum Ogólnokształcącym nr 1. Mamy podpisaną taką umowę ramową o współpracy. Rzeczywiście ta współpraca, powiem szczerze, układa się znakomicie, co widać chociażby po ilości uczniów. To też nie jest tak, że młodzi ludzie nie mają znaczenia, wręcz przeciwnie. Staramy się dotrzeć między innymi przez właśnie takie wykłady. Uruchomiliśmy również stronę na Facebooku, konto na Snapchacie, to jest właśnie ta komunikacja z młodymi, oraz kanał na YouTubie, na którym będziemy wkrótce publikowali wywiady z osobami bezpośrednio zaangażowanymi w poprawę jakości powietrza. Myślę, że to jest taka szeroko zakrojona kampania. Planujemy również w to włączyć różne happeningi i wydarzenia, które będą tak jakby dopełnieniem tego, co dzieje się teraz na uli. I to wszystko w tym wydaniu wiadomości telewizji Imperium. Można nas oglądać w sieci kablowej Imperium Telekom i przez internet na tvimperium.pl. Po serwisie dawka dobrych informacji sportowych i prognoza pogody na czwartek. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia jutro.